widać ją na choistej strony z kanału Okiem Matki, Okiem Wolnej Matki. To jest czwarty film z cyklu Kłamstwa na temat Słowian i będzie o jak się mają Słowianie do Mongołów, Turków i Tatarów. Ok? Zapraszam. No dobrze, to do rzeczy. Tu jest taka prezentacja po angielsku, będę tłumaczyć. Za dużo nie mogę zrobić, jeżeli chodzi o profesjonalny ten film, ale powiedzmy konkrety. Kłamstwo jest takie, że Słowianie są pomieszani z Mongołami. Ok? Lecimy dalej. No i dobra. Mongołowie to przede wszystkim haplogrupa C i troszeczkę haplogrupy O. Tatarowie natomiast także mieli trochę haplogrupy C. Widzę, że tu słabo widać. Haplogrupa C i zero i O, którą znajdujemy u Mongołów i Tatarów, nie występuje w krajach słowiańskich, u Słowian, w takich statystycznych wielkościach. Tak, musiałam zamknąć drzwi. Z wyjątkiem niesłowiańskich ludzi, nie pochodzenia słowiańskiego ludzi w Rosji, takich jak Tatarzy, Kazarowie. Oni nie są Rosjanami. Okej, czyli ta tatarska C jest główną haplogrupą w Finlandii, Litwie, Estonii i Łotwie, na Łotwie. U Słowian znajduje się, nie widać, co dobrze widzę, czekajcie, u Słowian znajduje się w niewielkich w ilościach. Okej, teraz. Tutaj moja kamera, widzę, traci trochę fokus. Okej, jest trochę haplogrupy N na Rosji, w Rosji, ale jest jej więcej w Rosji niż w południowej części Rosji. Po blisko fińskiej granicy po prostu, tak? No oczywiście po prostu dlatego, że po prostu oni zasymilowali rosyjską kulturę. No dobrze. Ta tatarska C wydaje się, że zaczęła się w Europie, gdzieś tam w bałtyckim albo fińskim regionie. Można ją znaleźć też w centralnej Azji, która była bardzo w centralnej, która była wcześniej biała, ale potem zmieszała się z ludami mongoloidalnymi, tak, mongolskimi. Okej, drugie to, że kłamstwo, że Słowianie są zmieszani z Turkami. Że u południowych Słowian występują tureckie geny. Haplogrupa J jest najbardziej powszechną haplogrupą w Turcji i jest faktycznie jest jej najwięcej w Austrii, w Serbii, Bośni i Chorwacji. No dobra, czyli w jaki sposób właściwie południowi Słowianie są zmieszani z Turkami? No, oni nie są zmieszani z Turkami. Okej? Oni po prostu nie są zmieszani z Turkami. Występuje tam trochę tej haplogrupy.
Przyznam, że tutaj dokładnie to do końca nie jest wytłumaczone. W każdym razie no, podsumowanie jest takie. Południowi Słowianie nie są zmieszani z Turkami. Dobra, to tyle. Dalej jest o Wikingach. To nie na ten film. No dobrze, a teraz taki tekst z strony tropietarnowopoka.org.pl na temat genealogii genetycznej. Ja wiem, to jest coś takiego, że jakby ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na zachodzie, to po prostu często no tak myślą, że tutaj właściwie Słowianie to na pewno po prostu jacyś Mongołowie, także zmieszani z Mongołami. Właściwie to niektórzy w ogóle nie wiedzą, jak wyglądają Słowianie i tak naprawdę, czy oni mają ciemne włosy, czy jasne, czy mają ciemne oczy, czy jasne. Nawet, no właśnie, przeczytam tutaj teraz ten artykuł, chociaż możecie sobie też popatrzeć. I tu też jest takie wyrażenie, także się zdziwili, że ktoś tam miał rysy bardziej Polaków niż mongolskie. No dobra. Okej. Podam linka, będzie w przypisie, w opisie filmu. Wśród tej mezolitycznej społeczności w pasie między Wisłą a Morzem Białym około 6400 lat przed Chrystusem pojawia się człowiek z haplogrupą IDNA R1A1M459 w linii przodków rodu praindoeuropejskiego. Jego prakolebką na etapie R i R1A M420 był zapewne rejon Angary i Cisbajkale w południowej Syberii, skąd migracja do Europy prowadziła zapewne przez Bliski Wschód, czego śladem są tamtejsi ludzie YP4141. R1A1M459 znaleziono w grobie na Jeleniej Wyspie, Oleni Ostrow, na jeziorze Onega w Karelii. Pochowano go w pozycji wertykalnej, zapewne jako szamana. Prawdopodobnie był bliskim przodkiem zidentyfikowanego genetycznie człowieka z Wasylewki na Dnieprze, żyjącego tu około 8800 lat przed Chrystusem. Dla antropologów dość zaskakujące było to, że człowiek z Jeleniej Wyspy, zwany w Rosji Olenio-Ostrowcem, nie wykazywał żadnych cech mongoloidalnych, lecz ściśle europejskie. Także dla genetyków pewną niespodzianką wydawało się to, że w genach autosomalnych jego najbliższymi krewnymi spośród ludów Europy okazali się Polacy. Podobnie zresztą jak w linii IDNA R1A1, którego zagęszczenie wśród ludów Europy jest największe w Polsce, 57%. Jest to zgodne także z jego cechami antropologicznymi, a także jego pochówkiem wertykalnym na wzór wertykalnego pochówku nieco później, późniejszego człowieka z Janisławic. Wskazuje na to intensywnością czerwieni kolejna mapa genetyczna, ale to już musicie sobie zajrzeć do tego linku. Generalnie chodzi cały czas o to, że myśli się, głównie na zachodzie, że po prostu tutaj te tereny wschodnie, właściwie to my jesteśmy sercem Europy, ludzie, ale myśli się, że te rejony tutaj nasze to po prostu no, mongolska rasa, jak gdyby, tak? A już tam na pewno, tam na wschód, tam gdzie Rosja, prawda, jeszcze ta azjatycka, to w ogóle na pewno po prostu mongoloidalne rysy. Okazuje się, że nie. To myśmy byli, tak? I myśmy zajmowali, słowiańska rasa, te duże, ogromne tereny. Okay. Mongołowie owszem też byli, ale no jakby my byliśmy tutaj większością. A tak wyglądają tak naprawdę Słowianie. Jakby ktoś jednak nie wiedział, czym jesteśmy blondynami, to niech się rozejrzy wokół, a dla obcokrajowców to tak. Natomiast tak, Mongołowie. Ok. Natomiast oczywiście takie kłamstwa się nawet na takiej stronie akum.a05 Slava, the true story, czyli prawdziwa historia i tak dalej. Nawet tu w pewnym momencie jest napisane, że Słowianie nie mieli blond włosów ani nie mieli blond włosów, tylko mieli kasztanowe. Tutaj jest to napisane. Kasztanowe włosy. To dla mnie bzdura. Nie mogę tego sfokusować, musicie sobie zajrzeć do linku. Auburn. Kasztanowe. Natomiast tu jest napisane, że oczywiście myśmy dużo narodów u siebie mieli. U pana Białczyńskiego. Jest tak.
Jakiś to lęk przed obcymi mógł mieć miejsce w tak wielonarodowym państwie, gdzie nikogo nie dziwili ani Tatarzy, ani Niemcowie, ani Ormianie, ani Mongołowie, ani Irańczycy, ani Żydzi, na dobitka wielonarodowego z wielowiekowej tradycji. Ale mimo wszystko większość stanowili Słowianie. R1A1. Nawet tutaj w takich... tutaj jest jakaś strona, quora.com. I ktoś odpowiada, jakiś Polak, Maciek Iwaniuk, odpowiada na jakąś tam... Czy Słowianie, widzicie, więc to się pojawia na Zachodzie. Czy Słowianie, ludzie Słowianie są... należą do Turków albo Mongołów. Dla mnie to jest niewyobrażalne, ale takie pytania są. No i okej. I ten człowiek tutaj odpowiada nawet fajnie, ale też miesza to też trochę półprawdy. Jacy Słowianie? To ci, co mieszkają blisko Turcji, na przykład Bułgarowie, oni może mogą być trochę zmieszani Turkami. Ale generalnie to nie. Są różne teorie dotyczące genetyki, ale po prostu trzeba powiedzieć, że Słowianie to są Indoeuropejczycy, Turkowie i Mongołowie nie są Indoeuropejczykami. No i dalej on pisze o Irańczykach. Pisze o tym, akurat dalej już jest nieprawda, On pisze o tym, że myśmy wzięli wiele z irańskiego języka, lub odwrotnie. I o tym, że Scytowie byli Irańczykami. No, także jakby, no właśnie, kolejny mix. Ale nie no, my nie mamy, kurczę, nic wspólnego, tak? Nie mamy nic wspólnego z Mongołami, ani Turkami. Oni w ogóle żadni Słowianie, To tyle. Bierzcie w siebie, nie gacie swojego wewnętrznego ognia. Subskrybujcie, Joanna.